Witam serdecznie, jesteśmy na pasiece, ognisko się pali. Spaliłem tu jakieś palety, gałęzie trochę pociąłem. Tak, trochę od razu obciąłem w koło. W przyszłym roku tutaj, gdzie jest ta szopka i tak dalej, to chcę pociągnąć pszczoły niżej, chyba że będziemy mieli drugie miejsce już w dostępności, to już pszczoły będą też przenoszone gdzie indziej, bo tutaj 30 rodzin i to starczy, chociaż jestem bardzo zadowolony, bo w tym roku nie miałem aż tak rabunków. Więc uważam, że w tym miejscu, które mam tutaj, bym mógł trzymać jeszcze więcej rodzin. Wydaje mi się, że mogłoby tu stać 50 rodzin. Na chwilę obecną nie ma wokół żadnych pszczół w promieniu. No, w jedną stronę to będzie ze 4 km, a w drugą stronę to będzie 7 chyba. U góry jest skarpa, to jest blokada, chyba że za Wisłę. Tak, za Wisłą to mają pszczoły. Można powiedzieć, tak jakby vis-a-vis mnie. To są pszczoły. Więc no, to za Wisłę bliżej niż tutaj u mnie na brzegu. To tak mam, to więc uważam, że tutaj jakby stało 50 rodzin, tak żeby nie było tak źle. W miarę mi się udało uchronić te rodzinki przed rabunkiem. Gdyby były to sławiaki niesamowite, to by te rabunki były oczywiście inne, nie? Nie zżarto mi żadnej rodziny, chyba że teraz stanie się coś takiego. Cały czas może się wydarzyć coś takiego, że na przykład zetną jakąś rodzinkę, nie? Jakieś rodzince coś się powinie noga i ją zetną. Po prostu wybiorą wszystko, nie? Tak. No ale nie wydaje mi się, żebym tutaj miał takie pszczoły, które by sobie na to pozwoliły. No i tyle. Ostatnio już właśnie tak, posprzątałem garnek. Ostatni wosk tu gdzieś w wiaderku leży. To jeszcze mam u wiaderka wosku. Takiego, nie? Tak jak ludzie mają od futru do pszczół. 10 litrów. No. Pszczoły dzisiaj przez cały dzień pobierały te żarcie, co im dałem. Noc była wczoraj chłodna, więc one nie. Rano byliśmy na spacerze, to nie. Dopiero w dzień już ten cukier, czyli już w tej chwili to pszczoły, tak, to są już ich ostatki. No nie? Więc teraz w weekend, no to one powinny przeżreć te żarcie, które było, to jeszcze widziałem, miały nawet po pół wiaderka. Dzisiaj po południu, późnym popołudniem, więc jeszcze jutro to wybiorą, może w niedzielę uda. Jak się uspokoi na pasiece, to będzie to od razu widać. W tym momencie będzie można coś tam w wolnych chwilach przeglądnąć coś rodzinki. Chociaż przyszły tydzień raczej będzie trudny ze względu na brak naszego czasu. Ale to nie jest w razie czego, po prostu tutaj wpadnę i tylko tym rodzinkom, co stwierdzę, to doleję, trochę zostawię, może jeszcze w przyszły weekend nawet coś doleję. Widzę, że ludzie to, niektórzy dopiero teraz cukier kupowali. Nie? A to nie da się tak, ja uważam, cukrem napompować pszczoły od razu. To trzeba im tak, nie, raz dać, potem znowu trochę dać, nie, niekoniecznie wszystko na raz, bo to ciężko tak pszczoły zakarmić, uważam. Ja tak uważam, nie? Kiedyś próbowałem robić coś takiego, że te wiadro 10 litrów na raz i koniec. No ale to nie wychodziło dobrze, to nie wychodziło dobrze. Uważam, że jednak w troszkę mniejszych porcjach, no to one tak jakby lepiej troszeczkę, nie? A jakby w ogóle tak szalał, że te ostateczne karmienia zimowe by robił słoikowo, nie? W tych małych słoiczkach to w ogóle szaleństwo. Ale wtedy też by było dobrze, no bo one by sobie to przerobiły lepiej. Uważam, w małych porcjach dawać pszczołom to jest lepiej, ale nie zawsze to jest wykonalne. W tym roku no te wiaderka mnie napadły, tak? Znalazłem na strychu te mniejsze wiadereczka i mówię, dobra, to robimy wiadereczka. Powiedziałbym nawet, że wychodzi to nawet bardzo schludnie, pszczoły się nie topią, nic specjalnego się nie dzieje. Ewentualnie tam widziałem gdzieś już jakąś szparką coś podkradają inne pszczoły. To już mówię, dobra, niech będzie, zobaczymy te pszczoły, no nie? Przejrzę sobie je tam, ale to one i tak miały tyle futru, że nawet, no, jeśli część była obkradziona, to pół biedy. Widziałem zresztą, one tak wyglądały na złodziejowane, ale się broniły, nie? Na tym wylotku było ich grubo i pilnowały, no to tak, wydaje mi się, że nie dały sobie tak pokraść wcale mocno. Pół biedy właśnie, jak jest takie złodziejstwo, że gdzieś szparą coś kradną i pszczoły bokiem gdzieś nad gniazdem czy coś wchodzą do tego słoika czy wiaderka, to one sobie obejdą te gniazdo, pójdą, nie? Długo.
Gorzej jak się pakują już przez wylotek i jeśli pszczoły pozwolą na to, no to wtedy jest gorzej, nie? Wtedy jest gorzej. Ale gdzieś jak szczelinami trochę gdzieś tam pod kraną, to jest pół biedy. W tej chwili te pszczoły są... Tak. Pszczoły są takie głupie, że samemu sobie potrafią kraść, nie? Więc nie jest tak źle. Te pszczoły są już podkarmione, nawet jeśli gdzieś jedna rodzinka coś będzie miała coś mniej, nie, że zauważy. No mam nadzieję, że jeszcze przez jutro i może dzisiaj nie będzie tak zimno, bo nie jest na razie tak chłodno, to może one ruszą jakoś wcześniej, przeżrą jutro to i może w niedzielę uda się przejrzeć te rodzinki, które powinny dostać najwięcej futru, nie? I wtedy te przejrzę, no i to będzie dla mnie jasne, że jeśli tam już doleję, no to ten cukier resztę mogę gdzieś tam porozlewać po rodzinkach, co... No, mogę sobie tak uznać, że tam można coś dolać. No i to będzie to wszystko. No, w tej chwili to ten cukier, który mam, no to tak jakbym go rozlał nawet na pałę gdzieś tam, albo w ogóle go nie rozlał, to też by było już nie najgorzej, czyli... No. No tak. Jedziemy, słuchajcie, do domu. Dzień pszczelarski minął, ogrodniczy i wszystko razem. W tej chwili już na pasiece właściwie jest posprzątane. Za chwilę ostatnie graty powędrują do szopy, do tego budziaka, co mam na kółkach. Obsiaruję to, ramki jeszcze powieszę, te, które mam. Muszę wybrać jeszcze z uli, tam może wybiorę. Tak, tutaj przesiaruję je porządnie. No i spróbuję upilnować, żeby myszy mi je nie zeżarły. Nie? Ewentualnie później, jak już wejdzie trochę chłód, że się zrobi chłodno, to ja te ramki porozkładam po ulach. Nie? I po prostu zimą te ramki będą z pszczołami. I to będzie no, ratunek dla nich, że no, to te myszy nie zeżrą mi tych ramek, nie? Tak, bo ja to miałem tak, jak nie motylica zeżarła teraz, czy tam wcześniej, no to później myszy zeżarły na wiosnę, nie? Zagnieździły się gdzieś tam i obżarły. Gdzieś była pierzga, to zaraz był ramka jest zeżarta przez myszy, więc... No lepiej jak już wejdzie chłodno, to porozkładasz to po ulach. Tak. I wsio, i później i ja będę tak rozkładał, że dwie ramki rozłożę na ul. I później te dwie ramki zwyczajnie mogę wykorzystać jako rozbudowę ula na wiosnę. Żeby chociaż tworzyły mi osłonowe na tym trzecim korpusie u góry. I to będzie już wsio. W tym roku naprawdę ramek nie mam na zimę. Ze względu na to, że myślałem, obawiałem się, że mam grzybową, to ja te ramki, po prostu wszystkie, które tutaj miałem, nawet w dobrym stanie i tak dalej, one poszły do pieca tam, do gara. Ja się tak nie martwię, no mam nadzieję, że tych płytek sobie coś tam porobię i te puste i tak dalej. Jedzie, słuchajcie, po mnie Ewelina, tu już jest znak, że pędzimy dzisiaj do domu. I życzę wszystkim miłej nocy i miłej pracy z pszczołami już pod koniec sezonu.